Jestem Euroglobek i czekam na ciebie. Wiem, że przyjechałeś po mapy dla profesora. Zaraz je dostaniesz. Najpierw jednak opowiem ci o krajach Europy, które się połączyły i utworzyły jedną rodzinę zwaną Unią Europejską. Od 2004 roku należy do niej także Polska. Przed tobą kilka zadań związanych właśnie z krajami Zjednoczonej Europy. Mam nadzieję, że świetnie sobie z nimi poradzisz. Powodzenia! Kliknij mapę z lewej strony. Poukładaj w każdym rzędzie liczby od najmniejszej do największej. Kolejność zmieniasz, przeciągając liczby. Wysłuchaliśmy fragmentu hymnu belgijskiego. Bruksela, stolica Belgii, jest jednocześnie stolicą Unii Europejskiej. Fragment hymnu Włoch. Kraj ten leży na półwyspie w kształcie buta. Słuchaliśmy fragmentu hymnu Niemiec. To kraj o największej liczbie mieszkańców spośród państw Zjednoczonej Europy. Marsylianka, hymn Francji, jest chyba najsłynniejszym hymnem świata. Oto fragment hymnu Holandii. W nagrodę posłuchaj fragmentu hymnu Luksemburga. W tym państwie zrodził się pomysł utworzenia Unii Europejskiej. Brawo! Te państwa założyły Unię Europejską. Świetnie ci poszło.
Wiesz już, jakie państwa założyły Unię Europejską. Teraz poznasz wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Kliknij środkową mapę. Świetnie ci poszło. Znasz mapę Europy. Hymn Unii Europejskiej to oda do radości. Doskonale! Wracamy do Euroglobka. Gratuluję! Poznałeś państwa należące do Unii Europejskiej. A czy rozpoznasz ich zabytki, kulturę i zwyczaje? W czasie swej podróży po Europie kupiłem widokówki dla moich przyjaciół z innych krain. Pomóż mi je wysłać. Kliknij pocztówki. Naklej właściwy znaczek na widokówkę. Następnie kliknij skrzynkę pocztową. Ten kraj słynie z walk byków oraz pomyśl i naklej teraz dobry znaczek. Oj, nie najlepiej znasz ten kraj. Przez 26 lat Polska była związana z tym krajem, dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II. Pomyśl i naklej teraz dobry znaczek. Zwykła wieża, wieża Eiffla, ma około 320 metrów wysokości i waży więcej niż 50 wielorybów. W tym kraju zorganizowano pierwsze w historii Igrzyska Olimpijskie. Tutaj nie muszę wiele mówić. Każdy powinien wiedzieć, z jakiego kraju pochodzi ta widokówka.
Tutaj możesz pojeździć piętrowymi autobusami i zobaczyć królową oraz jej gwardzistów. Kraj tulipanów i wiatraków. Nie martw się, teraz ci się uda. Super! Udało nam się wysłać wszystkie widokówki. Jesteś obywatelem Zjednoczonej Europy, lecz twoją ojczyzną jest Polska. Teraz będziesz mógł wykazać się wiedzą dotyczącą stolicy Polski, Warszawy. Kliknij. Super! Zamek Królewski w Warszawie. Masz rację, kolumna Zygmunta stoi na Starym Mieście. Oj, tego zdjęcia nie... Znakomicie! Pomnik Fryderyka Chopina, słynnego kompozytora, można obejrzeć w łazienkach. Dopasuj fragmenty zdjęć. Warszawa jest trzecią stolicą Polski. Herb Warszawy to syrenka. Wspaniale! Rozwiązałeś kolejne zadanie! Widzę, że bardzo dobrze sobie radzisz z moimi zadaniami. Ale to jeszcze nie koniec naszej zabawy. Skoro tak dobrze znasz Warszawę i jej zabytki, to pewnie znasz też sławnych Polaków. Kliknij a... Podpisz zdjęcia w albumie. Uwielbiam toruńskie pierniki. Pora wieku zachwycają nas jego utwory. Nasza noblistka była jedną z pierwszych kobiet na Sorbonie, francuskim uniwersytecie. W konkursach chopinowskich organizowanych w Warszawie biorą udział utalentowani pianiści z całego świata. Był papieżem pielgrzymem, niosącym dobre słowo ludziom na całym świecie. Namalował wiele obrazów przedstawiających ważne wydarzenia z historii Polski. Wspaniale! Sporo już wiesz o Unii Europejskiej, o kraju, w którym mieszkasz i o wybitnych Polakach. Teraz mogę ci dać mapy dla profesora. Na pewno przydadzą się podczas... Rozumiem, że masz już mapy, dzięki którym nie zabłądzimy podczas wspólnej podróży. Wiem, że Euroglobek dokładnie sprawdził twoją wiedzę na temat Unii Europejskiej. Nasz młody przyjaciel poradził sobie wspaniale. Udowodnił, że zasługuje na miano obywatela Zjednoczonej Europy. Bardzo mnie to cieszy. Czy jesteś gotowy do dalszej podróży? Ruszaj dalej! Kliknij obrazek, który cię zainteresował.